wszędzie dzisiaj, proszę Państwa, rechodupki tu w Polsce dają się we znaki. Zaraz będzie jakiś koncercik, zapraszamy tu przy Teatrze Studio, zawsze coś się dzieje. Po co ta von Lipski szuka na zadupiu Warszawy koncertów, skoro wiadomo, że Warszawa jest ogromną dziurą, mówią wiochą, zawsze gdzieś coś się dzieje. No oczywiście, że to nie jest na poziomie wysokim, bo tu nie jest Anglo, Ameryka, Białystok, a nie ma też wiary. Przecież za nami jest Pałac Stalina, Kultury i Lenina, czyli co? Obrzydliwość ateistyczna. Czy chcecie zobaczyć Pałac Kultury Stalina i Lenina, czy wolicie popatrzeć się na rotundę, patrząc się w ogóle na centrum samej Warszawy? Proszę Państwa, w Warszawie można wszystko. Już teraz Murzyna się nie boją. Proszę Państwa, Edyta Górniak też tu się wyrobiła przy Teatrze Dramatycznym w metrze. Niepotrzebnie jednak pojechali do USA, bo USA ma lepsze musicale i oni Ameryki tam nie zauroczyli. Czy nie lepiej siedzieć tutaj w Polsce nad Wisłą, w kraju nad Wisłą? A czy ludzie uczynni, to pod wielkim znakiem zapytania to wszystko trzeba postawić. Rechodupstwo słychać w krainie moherowych. Co, kto i no, albo co, kto, ile, za co. Bazar Różyckiego, bazar Szembeka. Zapraszamy.